Bardzo dobry mecz mojego zespołu. Szczególnie pierwsza połowa. Ci ludzie, co nie przyszli dzisiaj na mecz, to niech żałują. Przepiękne akcje z dwóch stron. Przepiękne bramki. Uważam, że po utracie bramki przez nasz zespół było troszeczkę za nerwowo. Jeszcze w środku pola, w drugiej linii musimy troszeczkę poczekać, kiedy Tomek Hołota dojdzie do swojej pełnej dyspozycji. Druga połowa uważam taktycznie bardzo dobrze, kontrola gry. Przy tych temperaturach nie można iść cios za cios, powiedziałem to chłopcom w przerwie. Niemniej również sytuacje bramkowe. No i cieszę się, uważam, zasłużone zwycięstwo i co najważniejsze, możemy spokojnie dalej pracować, bo to są bardzo ważne mecze, żeby takie mecze wygrywać, bo nieraz tak się mecz układa, że można mecz zremisować i to jest duża różnica między jednym a trzema punktami. Także jeszcze raz gratuluję chłopcom i patrzymy dalej do przodu. Uważam, że straciliśmy w środku pola całą oś, czyli Kelemen, Kokoszka, Stefanowicz, Marko. Naprawdę klasowi zawodnicy. My jesteśmy dopiero w drodze, czy na drodze. Troszeczkę Śląsk się będzie zmieniał. Przebudowujemy. Widzieliście Państwo portugalsko-brazylijski zespół. Widzieliśmy polską drużynę naprzeciwko. I cieszę się bardzo. I ten Śląsk się będzie tak zmieniał. Wracamy do korzeni. Że będą, ja szanuję bardzo, to jest Unia Europejska, tylko żeby w proporcjach to było. Mamy jeszcze za zadanie, żeby w ciągu roku wprowadzić, obojętnie czy przez grę w trzeciej lidze tych młodszych chłopców, to nie będzie od razu, krok po kroku. I naturalnie nasza gra na pewno nie będzie miała taką jakość, jak mieliśmy w końcówce zeszłego roku. Do tego trzeba dojść. Bardzo się cieszę, że już Piotrek Celeban jest, robi to, co od niego oczekiwaliśmy. W tej chwili jest Droba, jest Hołota. Myślę, że może Krzysiu dojdzie, Danielewicz i pracujemy, żeby po prostu z meczu na mecz było lepiej, żeby ten Śląsk grał nie tylko skutecznie, ale też widowiskowo. No ale to nie jest tak, wiedzieliście Państwo od początku, że nie robiliśmy żadnych spektakularnych transferów. Mamy to, co mieliśmy. Troszeczkę ta kadra się zmniejszyła. Dlatego cieszę się, że po trzech meczach mamy 6 punktów. Nie ma nerwowości. Możemy spokojnie pracować i o to chodzi.